Ja mam z tej strony Armin van Gruppe. Słuchajcie, dzisiaj do domu wjechała taka nowa piłeczka. Piłeczka, moi drodzy, z finału Ligi Mistrzów w Milanie. Próbuję się do niej dostać, a przy okazji wpadła jeszcze taka fajna zabawka, która służy do tego, żeby sprawdzić, czy w piłce jest odpowiednie ciśnienie. I jest to o tyle istotne, że ja jako cały czas spróbuję się czegoś fajnego, nowego nauczyć i nagrać coś dla Was, jakieś strzały, jakieś knucklebele i cała reszta tego staffu. No to do tego jest strasznie ważne, żeby piłka była dobrze napompowana. Dlatego za chwileczkę ja napompuję tę piłkę. Sprawdzimy tym oto dziwnym urządzeniem, czy piłka jest dobrze napompowana. No a potem będziemy nią grać. Piłka jest inna niż ta na Euro. Myślałem, że będzie podobna. Z tego względu, że to również Adidas. Zresztą przecież mamy go w kilku odsłonach. Mamy w Ekstraklasie Adidasa, mamy w Lidze Mistrzów Adidasa i wydawało mi się, że będzie podobny model, ale jest zupełnie inny. Mamy takie fajne gwiazdkowe łatki. Ale tej piłce przyjrzymy się jeszcze kiedyś przy okazji. Teraz czas na pompowanie. Po napompowaniu piłeczki podepniemy to tutaj urządzonko, tą samą utwór, który wkładamy pompkę. Ale najpierw trzeba piłkę napompować i sprawdzamy, jakie ciśnienie powinno się na niej znaleźć. Znajduje się to przeważnie w okolicach właśnie otworu albo gdzieś tu obok. Tak jak widzicie, tu jest jeden bar. To co, pompujemy. Dobra, wydaje mi się, że napompowaliśmy już piłeczkę, teraz tak jak mówiłem, podpinamy urządzenie. Jak tylko je włożę, to ono w zasadzie powinno skoczyć strzałka do jednego bara. Bo prawie idealnie, także ja jestem zadowolony. Tam jest przedział tak naprawdę, to nie musi być dokładnie tyle. Może być tam od 0,8 do 1, więc powinno wystarczyć. No i mamy napompowaną, nabitą dobrze piłeczkę. Dajcie mi znać w komentarzach, jak Wam się podoba. I cóż. Do zobaczenia na fandol.pl. A i pamiętajcie zostawić suba i napiszcie mi w komentarzu, co o nim myślicie.